Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Dominik Krawczyk. Jestem właśnie w biurze Pana Tableta, gdzie razem z zespołem jest ze mną Agnieszka, jest też ze mną Michał. Przygotowujemy się do lada moment nadchodzącego nowego roku szkolnego. No i to wideo chciałem nagrać, żeby pokazać, co nowego właśnie w tym nowym roku szkolnym przygotowaliśmy. Jedną z takich rzeczy, którą mam właśnie w ręce, jest przewodnik metodyczny Pana Tableta dla wszystkich nauczycieli, którzy korzystają z zajęć. Otóż zawiera on w sobie gotowe zadania, gotowe karty pracy, gotowe informacje o lekcji dla nauczyciela, czyli karty nauczyciela, do wszystkich tematów, które prowadzimy. Taki przewodnik może być wykorzystany przez nauczyciela na zajęciach w celu wzmocnienia efektów dydaktycznych, które prowadzimy my jako animatorzy na zajęciach, ponieważ to jest do wykorzystania po lekcji. I to jest jedna z takich nowości, które już na stałe, to powtórzę na stałe, wchodzą do oferty Pana Tableta. Rzecz druga, to jest księga z pracami uczniów. Po każdej lekcji powstają prace dzieci na naszych zajęciach, które to prace zostały stworzone właśnie w czasie warsztatów Pana Tableta. I w tym roku chcielibyśmy te wszystkie prace uwiecznić, upamiętnić. W związku z czym będziemy fotografować i publikować prace do wglądu na przykład dla rodziców, żeby rodzice mogli zobaczyć, co zostało stworzone przez całą klasę, ale też poszczególnych uczniów, którzy brali udział w zajęciach. Żeby przybliżyć rodzicom temat zajęć, który był realizowany, oraz rzeczywistą pracę, rzeczywisty efekt pracy dziecka. W związku z tym życzymy Państwu udanego, spokojnego, zdrowego nowego roku szkolnego 2021-2022 i mamy nadzieję spotkać się z Państwem oraz z Państwa uczniami na zajęciach multimedialnych Pana Tableta. Cześć i do zobaczenia.